Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Star Wars Outlaws. No i w sumie w dzisiejszym materiale chyba skupię się na misji głównej. Starałem się jeszcze poza odcinkiem wygrywać różne kwestie na mapie, ale są one dosyć ciężkie. Mamy na przykład kilka kwestii całkowicie zablokowanych, na przykład ten, jakiś kompresor bomby dymnej. Jeszcze może jest kilka kwestii, ale też są na wysokim poziomie, na przykład jakaś tutaj większa baza przeciwników, skarbiec, dieselaka. Próbowałem tu podejść, ale setka przeciwników nie ma żadnej możliwości zajścia, więc średnio to wygląda. No zobaczymy główną misję, gdzie mnie to zaprowadzi. Może będzie to interesujący wątek. No witam. Garsak? Hey, got the fuel injectors here. Perfect. Let's get them installed. Okej, okay. Instalujemy napęd i tyle. Osiągnięto punkt kontrolny L2 pomoc. Ulepszenie śmiałka jest kluczowe, jeśli chcesz sobie radzić w walkach kosmicznych. Mechanicy statków posiadają umiejętność ulepszenia i personalizacji śmiałka za kredyty. Materiały do tych ulepszeń można zakupić u handlarzy lub zdobyć na terytoriach piratów i w przestrzeni kosmicznej. Dobra, jeszcze coś więcej dałoby rady zrobić, nie stać mi na wieżyczki. Mamy jakieś pociski za to. Chyba tyle. All right, fuel injectors are good. Just give me a minute to get it ready for takeoff. A to może będzie jakaś misja w kosmosie. This looks like it's seen better days. It flies, kinda. You got another job for me? How do you feel about crossing imps? Not good. Kate, tell her not good. I thought that's a no-no around here. That's why we pin it on the pikes. And how do I know Crimson Dawn won't burn me after I pull this off? You don't. But that's the game we play. And yeah, I play it better than most. You just have to sneak into an Imperial station and delete some data. Easy. In space? No, she's not ready yet. I'll be fine. I was talking about her. We'll get it done. There. She can fly now. But the hyperdrive is still on the fritz. Oh, so I still can't jump. Guess the core worlds will have to wait. Nowe zadanie, fałszywa flaga. Czyli musimy jakkolwiek wylecieć, tak? Do przestrzeni kosmicznej. Ship looks fixed up. Myślę, jakieś mamy modyfikacje, wygląd raczej nie. Moduły z kolei. Coś nowego? Jonowe. Nie jesteśmy na nic. Niedobrze. Może jakieś nowe ubrania zdobyłem. Czasami tak to wygląda. Gdzie jest ta skrytka? Tędy. Użyj skrzyni dostawczej. O, mamy jakiś nowy skin do broni. No, ale w sumie jakoś średnio wygląda. Tędy datapad? Okej, mam nadzieję, że tobie i temu twojemu maluchowi podoba się zmodyfikowana maszyna. Chciałem jeszcze raz podziękować ci za pomoc z turbinami wiatrowymi. Od dawna mnie to przytłaczało, a ty okazałaś mi swoje wsparcie. Gdybyś chciała, żebym jeszcze raz rzuciła okiem na twój śmigacz, na pewno mogłabym go jeszcze ulepszyć. Po prostu zajrzyj do warsztatu, weź części z mojego pudła na złom i daj znać. Przy czym mam popracować. Do zobaczenia, Selo. A to będzie jakaś nowa misja pewnie, to zobaczę jakoś później. Warto czytać notatki, sporo się można jednak z nich dowiedzieć, na przykład o jakichś nowych zadaniach. Kolejny datapad. Znaczenie sprzętu. Niektórzy twierdzą, że te umiejętności czynią dobrego przemytnika, ale ja się z tym nie zgadzam. Najważniejsze jest odpowiednie wyposażenie. Pewnie hazard jest fajny, ale zakup porządnego sprzętu potrafi przesądzić o życiu lub śmierci.
U większości krawców w miastach można dostać całkiem przyzwoite rzeczy, ale te naprawdę najlepsze kupisz tylko od syndykatów. Oczywiście o ile zaskarbisz sobie ich szacunek, chyba że spróbujesz je buchnąć z ich pilnie strzeżonych kompleksów. Z tego co mi wiadomo, najlepszy sprzęt znajduje się w skrytkach rozsianych po całej galaktyce. Nawet udało mi się odkryć lokalizację kilku w pobliżu. Jet Cordo. Kolejna misja. Szafa? No to jakiś wygląd. No to w dowolnej chwili mogę się przebrać, to nie jest żadna nowość. No nie wiem. Tędy? Jestem ścigany? Sliro put a death mark on me. Okej. We just gotta figure something out before Zarek Besh finds us. Kolejne informacje? Nie, to już nic nie jest. W takim razie chyba wyruszamy. Nie widzę jakichś dodatkowych możliwości. You're sure it'll fly, Waka? She will. She probably will. All right, let's go. To pierwszy raz będą jakieś walki kosmiczne. Zobaczymy, czy lepsze niż w Starfieldzie. Ja mam jakieś takie szybkie przejście między planetą a resztą. Proszę bardzo, jak to wygląda? Okay. Coordinates incoming. Got him. Take it easy on the controls, okay? Appreciate the ship. Right. I got it. Alira, robimy baczki. Coordinates aren't for the space station. First you'll need a way in. We disabled the shipment freighter en route to the station. They were hauling Sansana. Sansana, like spice. Not until it's processed. Pick it up and pose as the delivery. Raczej dosyć proste sterowanie statkiem. Thank the solar winds for that. But don't worry. This ship can handle anything. Oh, right. There's the ship. Blast the cargo loose. Uh-huh. Zaraz, muszę się zatrzymać. O. Wow, co się dzieje? Skąd miałem wiedzieć, że tam jest jakaś bariera? L2, tryb pościgu. Nawet nie widzę wrogów. Tędy. Mam jeszcze jakieś rakiety, coś? Nie widzę. Ciężko trafić kolesia teraz. Come on. Teraz się przegrzeje nasz statek. Okej, mogę namierzyć statek wroga, teraz łatwiej wychodzi. Co z tym namierzaniem? Jakoś to się nie działa. Kurde, jaki zwinny, panie! Nie, on bez przerwy jakieś kółka robi, no nie, najgorzej. No jeden ma HP, come on, kole, rozwalił się. This thing can move. Right? Now, let's get the rest of that cargo. Nie, walka raczej dosyć prosta. Co mi się podoba, to bardziej szczegółowe otoczenie. W Starfieldzie nic się dosłownie nie działo w kosmosie.
była pustka. Tu się dzieje o wiele więcej. Jakichś cząsteczek mniejszych. Więc to jest fajna sprawa. Na plus. There. Got it. Perfect. We now have Sensana on board. I'll put the space station coordinates in. We'll be fine. We'll be fine. Okej, co my tam jeszcze mamy? To jakiś większy statek? This is what we're breaking into? Yeah. Just don't do anything suspicious. You know what? I'm gonna disable the ship's weapons. Just in case. Okay. Good thing I turned those guns off. My chciałem strzelać już. Chciałem się upewnić. Negative. Our Darius G-class freighter ran into some trouble. Had to switch to this ship for your cargo delivery of precious minerals. Precious, very legal minerals. Follow the TIE escort into docking bay 3. Submit for inspection. Inspection? At least we're in, right? Illyria, what are we stealing anyway? Nothing. You're deleting debts. Every syndicate in Mirogana owes Governor Thornton money. The records are on that station. So I find the data vault, delete the Pike debts, and Thornton thinks they've messed with his records. Wipe the data. Frame the Pikes. Crimson Dawn comes out on top. Ugh, why do I feel like Illyria's using us? Because it's Crimson Dawn. She is. To są w sumie fajne przejścia. W sumie wszystko bez żadnego jakiegoś widocznego ładowania. Znaczy oczywiście jak tam wychodziliśmy z atmosfery było jakieś ładowanie, ale powiedzmy bardziej realistyczne, czyż nie? Mamy coś? Kate, this is a lot. You know it's not too late to just hand over the cargo and get out of here. No, I need parts to fix my ship and this is how I get them. We're doing this. We have to. So you want me to just... what? Distract the imps while you find the data vault? Oh, great idea, Waka. I'll sneak out in the cargo elevator. All right. Którędy ja mam się wydostać? Znajdź skarbiec danych. Otwórz. Nie, to jest toaleta, come on. Jak mam wyjść? Metry. Nie do końca rozumiem. Miałem jakoś bokiem przejść, podobno. Tędy? What did I get us into next? Let's just sneak out and find a floor plan, unseen. The next job will be better. Tu wszędzie strażnicy, beznadzieja to jest. Że jak? Którędy? Jak ja będę zauważony, to jest tak po robocie, że nie wiem. Yes. I hear you have a sensitive shipment to this station. You know, there's a reason the ship succeeds when others fail. You see this? That's reinforced durasteel plating. And the deflector shields? They're well named because they deflect. You understand, right? Yes. Now about the shipment. Here, it's easier to show you. Come inside.
No to mamy skradankę. Nie, w tym miejscu nie ma opcji, żeby w ogóle broni wyciągać. To żeby była taka śmierć natychmiastowa. Co jest? Jezu Chryste, straszny wózek. Teraz mnie zamorduje. Przejdzie przez to? Ja też mogę? No i co dalej? Chyba tędy jedynie. We'll have a floor plan. Then we can find a data vault. No to interesujące, że mamy takie wielkie statki w przyszłości, czy będzie można je jakkolwiek atakować na przykład? Jakoś w pobocznych misjach w trakcie eksploracji, to było interesujące. Protokół przechowywania. Ktokolwiek umieścił transport Sanny w szybie wentylacyjnym powinien skontaktować się z ekipą serwisową. Gdyby ten ładunek pozostał bez nadzoru, mogłoby dojść do katastrofy albo czegoś gorszego. Zbrodnia wojenna. Nie by dopuść, żeby wszczęto alarm. O, tego się można domyślić. O, co jest? To jakiś klawisz? Ejże. Window jeszcze raz. No ciekawe, czy może by było zginąć pod window. Mogę wcisnąć to jakkolwiek kamadę. O, dobra. Jakoś na ruch zadziałało. I understand increasing our credit flow, but is the risk really worth it? You could always request a transfer. I've considered it, but... But you're getting used to the life the extra money affords, aren't you? What can I say? Thorden makes it very difficult to leave. That's our terminal. They're all there. Because we can't have Pikes just wandering around this station. Yes, which is why we don't. Mamy informacje. Zbiorniki Dakte. No już nie będę szczegółowo czytał. Tam jeszcze jakiś koleś. A gdzie jest w ogóle misja? W którą stronę? Tamten się już nie odwróci? Dobra. Nie ma świadków. A, tam jest panel. Okay, data vault, data vault. It's in the maintenance bay. All right, let's get that door open. Hey, Kay, the officer's inspecting the goods. He found the files? No, keep her busy. I was just thinking, the Pikes run Miragana. Maybe instead of deleting their debts, you frame Crimson Dawn, tell Gorak everything, and get a big reward. Double-cross Alira? Think about it. What's stopping her from cashing in on your death mark? Hey, I never told you about my death mark. Word gets around, Kay. Oh wait, she's coming back. What was that? Let's see what's going on. Niko tutaj nie ma, panie. Co pan próbuje? What the crap? We shouldn't be. You're not authorized to be here. You're okay. Pull yourself up. Next, place on. Dobra, wyszło.
Jakoś wyszło. Dobrze, że reszta mnie już nie zaobserwowała jakimś sposobem. Jeszcze mamy kamerę. No i zamykamy. Czy idę w dobrą stronę? Chyba niekoniecznie. Musi zatańczyć tam koleś. Rozprosz. O co chodzi? Gdzie jest w ogóle nasza zagadka? A? Co jest moją w ogóle obecną misją? Jestem całkowicie zgubiony. No tu nawet nie ma żadnej opcji. Ale dziwna sprawa, jeszcze raz, rozprosz. Otwórz. Nie, to może jednak w dół. A i materiały. Dotrzyj do skarbca danych. Jakoś powinien być chyba nieopodal. Ło rany, gdzie ja w ogóle jestem, ejże? Okay, guess it's time to go. Jakieś tam postępy robimy, ale to już akcja trwa całkiem długo. Mam nadzieję, że naszego sojusznika już nie wygonią niedługo. Co jest? Coś deaktywuje, w sumie nie wiem co dokładnie. I wszędzie jakieś pułapki. Tam mamy misję chyba główną. Nawet się nie przedostanę z tej strony. Inne musi być podejście. A coś rozwaliłem niżej, nie? Nie działa? No niestety. Ej, no bez nadzieja. Mamy całą bandę wrogów. Trójkarz? Trójki się nie da załatwić. Jeszcze wszyscy zmieni działkami. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, jakim sposobem jeszcze ktoś zaobserwował.
Dobra, nie ma jeszcze alarmu. Jakim sposobem je zaobserwowali? W ogóle to jest niesamowite. Tu jeszcze mamy interesujące dane. Jak można się do nich dostać? Od góry? Ciężka sprawa. Jeszcze kamera. No nie widzę żadnej innej możliwości ataku, jeżeli wskoczę. Nie wątpię. Alright, distract him, Nix. Nie wiem, czy coś mnie nie ominęło przypadkiem. Floor plan said the data vault's here somewhere. Probably there? Na tędy? To jakaś winda, czy jak? Może się zgubić w całej bazie. Jeszcze jakieś informacje. Wadliwe przewody. Wymiana silnika. I tyle. Ja nie wiem, czy ja dobrze to rozwiązuję. Chyba całkowicie źle. 80 metrów dalej. Którędy w ogóle to ma być? Czy to jest dalej główna historia, czy nie?